Cześć, jak się macie? Z tej strony Piotr Maciejczak z kanału. A to, czym dzisiaj porozmawiamy, to GeForce Now, usługa, z której wiem, że mnóstwo moich widzów już korzysta. Wiem, bo słyszę o tym na streamie, czytam wiadomości na Discordzie i wiem, że temat GeForce Now pojawia się często w pozytywnym świetle do tego. Więc gdy otrzymałem możliwość zrealizowania materiału sponsorowanego, związanego z GeForce Now, to nie zastanawiałem się dwa razy, bo po prostu wiem, że to zwyczajnie dobry, przydatny produkt. Wiem, bo z wami porozmawiałem, wiem, bo sam przetestowałem. Pamiętajcie, że link do GeForce Now macie w opisie filmu. Polecam kliknąć i przetestować za darmo. Ale dobra, jeśli pierwszy raz słyszysz o GeForce Now, to już tłumaczę. GeForce Now to platforma Nvidia do grania w chmurze, więc w momencie, gdy loguje się teraz do gry, loguje się poprzez zewnętrzne serwery Nvidia, które tym samym odpowiadają za wszystkie związane z grą obliczenia. I w tym momencie warto wspomnieć, że GeForce Now jest dostępny nie tylko na moim Windowsowym PC-cie, ale też na Macu, Android TV, smartfonach z Androidem, przeglądarce Chrome, czy na iPhone'ie i iPadzie przez Safari. I to wszystko istotne, bo jak rozmawiałem z widzem, to opowiedział mi historię o tym, jak komfortowo grał sobie w PoE poza domu, w pracy, przy pomocy telefonu, pada i GeForce Now właśnie. Przyszłość jest teraz, starcze, czy jak to się tam mówi. I pogramy w tym materiale trochę w Path of Exile, ale nie samym PoE człowiek żyje, więc warto wspomnieć, że na GeForce Now zagracie też w tonę innych gier, czy to w Cyberpunka 2077, Fortnite'a, czy nawet, co mi bliższe, Last Epoch'a. Grę trzeba mieć wcześniej wykupioną w odpowiednim serwisie, na przykład na Steamie albo Gogu, więc nawet jeśli zrezygnujemy potem z GeForce Now, to gry ciągle pozostają nasze i będziemy mogli je w każdej chwili uruchomić na innym urządzeniu. Możesz też sprawdzić darmowe gry, jak Path of Exile właśnie, przy użyciu darmowego GeForce Now, bez konieczności opłacania abonamentu. Wystarczy połączyć swoją biblioteczkę, w tym wypadku Steama, z usługą i grać. Warto też wspomnieć, że GeForce Now jak najbardziej jest kompatybilne z Game Passem. Wspomniałem o darmowym GeForce Now i takie darmowe sesje trwają godzinę i po zakończeniu tej godziny sesję można zrestartować i rozpocząć kolejną. To jest istotne, bo daje szansę bez żadnych kosztów przetestować, czy usługa GeForce Now jest dla Ciebie. Wspomniałem też wcześniej o dostępie do różnych gier i co ważne, można w nie pograć nawet w przeglądarce na playgeforcenow.com. Wtedy nie potrzebujesz instalować jakiegokolwiek programu na komputerze. Gry są po prostu strumieniowane na nasze urządzenie serwerów Nvidia, a niedługo ma się nawet pojawić polski serwer postawiony w Warszawie. GeForce Now jest dostępny w paru wersjach abonamentu, to znaczy w wersji, o której mówiłem, bez abonamentu, darmowy. Do tego wersja priorytetowa z dostępem do maszyny klasy premium, z priorytetowym dostępem do lepszych serwerów, dłuższymi sesjami, większą rozdzielczością i 60 FPS-ami oraz abonament Ultimate, na którym obecnie gram. Przy abonamencie Ultimate mamy dostęp do absolutnych bestii z GeForce RTX 4080, osobnymi serwerami, rozdzielczością 4K i nawet 120 FPS-ami. Niedawno pojawiła się też opcja subskrypcji jednodniowych, czy to na dłuższą podróż, czy to po prostu dla przetestowania usługi. Ale dobra, jakie były moje własne doświadczenia z Nvidia GeForce Now? Gdy odpaliłem Path of Exile w GeForce Now, to pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to, że mam jeden pingu, to znaczy taki jest ping pomiędzy serwerem Nvidia a serwerem Frankfurt, na którym zwykle gram. Po zalogowaniu się na postać oczywiście musiałem sobie szybko zmienić ustawienia i też upewnić się, że wszystko jest na ultra. Co może się wydawać nieoczywiste, na GeForce Now też można ustawić sobie loot filter. Ja tutaj wchodzę i ustawiam sobie na 3.23. Wyłączam też screen shake. Następnie trochę pograłem, chciałem sprawdzić, ile GeForce Now wytrzyma. Stworzyłem mapkę, na którym było 102% pack size'u, a jeszcze do tego wszystkiego Beyond, będący takim mnożnikiem ilości potworów na mapie. I nawet w takiej sytuacji, na najwyższych możliwych ustawieniach w grze, udało mi się utrzymać powyżej 60 FPS-ów. To serio jest imponujące i wydaje mi się, że jeśli ktoś ma dostęp do raczej słabej maszyny, to GeForce Now poważnie może być game changerem. To, czego naprawdę się nie spodziewałem, przyszło, gdy wypróbowałem GeForce Now na telefonie i uwaga, udało mi się tak po prostu wejść do PoE. Wiedziałem, że nie zrobię zbyt dużo, bo nie mam pada, którego mógłbym podłączyć do telefonu, ale dosłownie w parę sekund wszedłem do gry, dałem radę zalogować się na postać, pochodzić sobie, poszperać. Gdybym miał pada, dosłownie mógłbym mapkować
z telefonu. To się aż wydaje absurdalne. Ale poszperałem trochę przez własną bibliotekę Steama i mam na niej Slay the Spire. Znakomita gierka, uwielbiam ją. I ona na przykład pada nawet nie wymagała. Mogłem sobie komfortowo pograć tak o, z telefonu. Dawno jednak nie grałem, wyszedłem z wprawy i dosyć szybko mój run się zakończył. Tak więc moje doświadczenia były bardzo dobre, ale po tym wszystkim postanowiłem pogadać jeszcze z widzami. Jakie są twoje doświadczenia z GeForce Now? No zaczęło się od tego, że wyjechałem na święta. Miałem ochotę zagrać w połę w tym czasie okresie świątecznym. Niestety miałem ze sobą tylko laptopa, który raczej by sobie z tym nie poradził, więc spróbowałem tego GeForce Now, bo tyle o nim słyszałem. Działało raczej bez zarzutu, byłem dosyć zadowolony, no ale dużo nie pograłem, no bo to okres świąteczny, więc nie chciałem też całego czasu przy połę spędzać. Po powrocie zainteresowałem się MF-owaniem, pomyślałem, że po MF-uję w tej lidze 3.23, no ale szybko okazało się, że MF-owanie bez tego GeForce'a raczej się nie uda, ze względu na to, ile mobów wypluwał Abyss, ile FPS-ów zabierał pyłek, więc wróciłem do GeForce'a na MF-a. Problemy jak ręką odjął, było bardzo płynnie, byłem bardzo zadowolony, więc jeżeli ktoś ma tak tego typu problemy, to na pewno bym polecił. Pytanie jest proste. Jakie są twoje doświadczenia z GeForce Now? GeForce Now pierwszy raz wypróbowałem w roku 2020, kiedy to wychodził Cyberpunk. Chciałem w niego zagrać, ale niestety miałem wtedy zbyt słaby komputer, więc pomyślałem, żeby zagrać w chmurze, a GFN to była taka najlepsza, najpopularniejsza opcja. No i wykupiłem, w Cyberpunka bardzo dobrze mi się grało, więc zobaczyłem, że są tam jeszcze inne gry w katalogu, w tym właśnie Path of Exile. Generalnie częściej grałem w niego na swojej własnej maszynie, która to była na tyle dobra, że mogła uciągnąć tę grę, ale też kilkukrotnie wypróbowałem ją na GFN, no i zobaczyłem, że są pewne oczywiście wady, na przykład brak makro, czy trudniejszy trade, też są i bardzo duże zalety. Szybciej, płynniej chodziło, lepsza wydajność, gra o wiele obłędnie wyglądała, no i po prostu też to tańsza opcja, niż gdybym musiał kupić jakiś nowy komputer, żeby pociągnął po w takim stopniu, jak robi to GFN. Teraz myślę, że coraz częściej też będę korzystał z GFN, bo to jednak też powstają nowe narzędzia, typu można tam od jakiegoś czasu wklejać różne rzeczy, co ułatwia korzystanie z makro. No i generalnie gra tam dobrze wygląda, nie tak jak na moim, powiedzmy sobie szczerze, słabszym komputerze, gdzie często jest pikseloza, zwłaszcza na takich bardziej wyczusowanych mapach. Jakie jest twoje doświadczenie z GeForce Now? Mój brat kupił GeForce Now na początku roku bodajże jakoś. Byłem na początku sceptycznie nastawiony, w nawiasach negatywnie, ale stwierdziłem w pracy, jak byłem na nocy, że się nudzę, jako że zawsze brałem pada do pracy, żeby w coś tam pograć na komputerze, co to mam w pracy, ale stwierdzili, że założył coś, nie dało się pobrać nic, to stwierdziłem, że wejdę na to GeForce Now na telefonie. Podłączyłem sobie pada do tego GeForce Now, znaczy do telefonu, no i ogólnie grałem sobie w POE, było Lux, Torpeda, Rakieta. Czasami gubiło bitrate, ale nie było źle. Na zakończenie przypominam, że link do GeForce Now znajdziecie w opisie filmu i polecam kliknąć i przetestować usługi za darmo. Dajcie też znać w komentarzach, czy testowaliście GeForce Now i jak wam działa. Dzięki za uwagę, cześć!